Dzień dobry Mierec, Hej Mierec. W naszym studiu gościmy dzisiaj autora hasła Mierecki Walec, byłego piłkarza ręcznego, ale przede wszystkim świetnego trenera. Trenera, który też odmienił oblicze Stali Mierec. A jest z nami trener Handbar Stali Mierec, Tomasz Sondaj. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, nim zajmiemy się ligą centralną, czyli tą, w której e, teraz występuje Starmieretz, cofnijmy się o lat 10. W roku 2013 Starmieretz wywalczyła piąte miejsce w mistrzostwach Polski juniorów. Dla mnie to dzisiaj ciężko sobie to już wyobrazić, taki, powtórkę takiego sukcesu. A to pan był trenerem tej ekipy. I spytam, co wówczas zdecydowało o tym, że tak wysoko udało się zajść juniorom w krajowym handbolu, w kraju Szczypioniaku? I gdzie dzisiaj są zawodnicy z tej drużyny, co robią? No fakt, no. rok 2013 był dla nas takim rokiem szczęśliwym. Zebrała się grupa ludzi, to był rocznik 94-95, takich charyzmatycznych, woli walki, zaciętych, dążąc, dążących do sukcesu, że chcą coś więcej osiągnąć. No i akurat ten zespół przypadł mi, zespoliliśmy ten zespół, pracowaliśmy nad tym zespołem tam chyba, o miałem ich od początku to chyba 5 lat czy 6. I na samym początku to nie wyglądało no tak obiecująco, jak końcówka był, jaki był finisz, ale było to też tym spowodowane, że jakby można powiedzieć, że w piłkę ręczną późno zaczynaliśmy grać, bo to wtedy tam były gimnazja i dopiero od klas gimnazjalnych żeśmy zbierali tych chłopców na piłkę ręczną i. Układaliśmy po kolei treningi i mieli to w ramach godzin szkolnych, godzin lekcyjnych, także to może też było przyczyną tego, że skutkowało to późniejszym efektem takim, jakim był. No obecnie, tak, teraz, no to zajmujemy się troszeczkę młodszymi rocznikami, także myślimy, że ten eksplozja tego, tego trenowania, tego maksymalnego ich poziomu, będzie troszeczkę wcześniej. No ale nic, zajmijmy się tamtym rocznikiem. No, było to ostatni rok juniora, juniora starszego. Wylosowaliśmy tak troszeczkę niefortunnie, ale wyszliśmy z drugiego miejsca do półfinału, bo wtedy tam była i, i, na, i, na, i, na, i na pozycje rozgrywkowe, bo tam było troszeczkę inaczej w ZPRP. Pamiętam, że pojechaliśmy na półfinał do. Znaczy na ćwierć finał pojechaliśmy do Płocka, miałem takie o, o tutaj od tego, że a, zagramy, dwa, przegramy dwa mecze i wrócimy, ja mówię, że y, pojedziemy tam wygrać, nie, no nikt mi na to nie wierzył, na, na samym początku, ale po pierwszym meczu z Zabrzem, to pamiętam, y, zwycięstwo, po drugim meczu zacięty pojedynek z Orlem, Orlenem Płock, teraz tam o, obecnie, teraz z tamtego zespołu gra Guralczyk w, w Kwidzynie bił się tak z ciekawości można powiedzieć, że dla ciekawości, że bił się z naszym zawodnikiem bodajże on krępa, tylko tam mieliśmy dwóch krępów, nie. nie to był Grzegorz Krępa. Skrzydłowy to byli się o króla Szczelców wtedy na tych, na tych no Ostatecznie przegraliśmy tam chyba z podkiem dwoma, i ostatni mecz awans graliśmy bodajże z, z Grotkowem. I w Grotkowie był aktualnie wtedy tam już grając w SMS-ie Genda, który potem grał w PGNiG Super Lidze w Fidzynie. No ale nic, daliśmy im radę i z drugiego miejsca awansowaliśmy dalej. Potem chyba po kolei tam był półfinał, był w Kielcach, też żeśmy tutaj przyjechali. Też nas tak potraktowali, tak traktowali, że pewnie no zagramy, ale się okazało, że po pierwszych dwóch meczach wygraliśmy dwa mecze i zapewniliśmy sobie pewny awans i też aktualnie przegraliśmy tam chyba z Kielcami jedną bramką, czy też dwoma. No i to zaczęło się tak pompować, taki balonik, że być może jakieś miejsca będziemy mieli na pudle w Mistrzostwach Polskich. No i akurat wtedy Mistrzostwa Polskie były organizowane też w Kielcach. Za dwa tygodnie żeśmy przyjechali, bo wtedy to była, teraz jest Final Four, a wtedy się siedziało, znaczy grało przez tydzień, jeden mecz dziennie i cały tydzień się grało. Miało było dwie grupy i potem z tych dwóch grup było na krzyż. No i w każdym razie no pierwszy mecz taki inauguracyjny graliśmy chyba z Tomaszowem Mazowieckim. I żeśmy to wygrali, i tutaj po fantastycznej takiej końcówce, takiej mm, dramatycznej, że można powiedzieć, że było 0-0, znaczy nie 0-0, koremis był, i końcówka tam była bodajże, nie wiem, już tam jaki wynik był 20, dajmy przykładowo 25-25, i było tam 8 sekund do końca. I pamiętam, że tutaj piłkę dostał tam Ruzin, zagrał do chyba, do krupy. I Krupa takim rzutem jakby z podłoża, nieco takim bieżnym pokonał bramkarza i żeśmy takie jak powiem, takie historyczne zwycięstwo odnotowali w mistrzostwach Polski wtedy. No i potem mieliśmy takie chyba hełmek był, no ale to tam z tym hełmkiem, to też mi było, 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 ale żeśmy w końcu przegrali. W każdym razie graliśmy. O mały włos byliśmy byli, by, 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 byśmy byli w pierwszej czwórce, no ale niestety wyszliśmy poza tą czwórkę i graliśmy od, miejsca od piątego do, do ósmego. No i wtedy z, zagraliśmy z Kwidzynem. Z Kwidzynem obecnym tam trenerem był Mroczkowski, były zawodnik. Ten Kwidzyn też żeśmy pokonali. I potem jeden mecz, już nie pamiętam, z kim graliśmy, już o to miejsce, i no wtedy zajęliśmy to takie historyczne piąte miejsce tutaj w ogóle na Podkarpaciu w kategorii juniora Cześć, starszego. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Gdzie są zawodnicy z tamtych lat? No, obecnie, obecnie tutaj yy, zacznijmy od PGNIGE. No, to w PGNIGE to Rafał Krupa obecnie gra w Zagłębiu Lubin. Yy, yy, Krępa Misiek gra w tym yy, w Kaliszu. W Kaliszu, tam jeszcze Rusin Dawid, teraz obecnie gra w Krzanowie, bo tam się przeniósł do Krakowa. Tutaj w Bramkarze, no to Bramkarz to tutaj mnie akurat Krystian Kołasz, no to pracuje w Mielcu. No jeszcze dwa lata temu wspomagał mi w drugiej lidze. No to mówiłem, że nic nie zapomniałeś, wszystko pamiętasz, także może wszystko przed Tobą. No i tak ogólnie to chyba z tego rocznika to już się chyba tyle. Się, się rozeszło. To może jeszcze jedna retrospektywa, yy, takie hasło, staramy się wygrywać, nie zatrzymywać się, jesteśmy jak walec. To pańskie słowa o walcu, takim miereckim walcu, te pańskie słowa dosyć mocno wkryły się w lokalne tutaj miereckie środowisko Szczepionjaka. Pamięta pan jak, yy, kiedy to i jak znaczy, to się to pojawiło w to, przestrzeni? To chyba było tak, że tam, znaczy, no, no, palnąłem coś na konferencji, tak, bo chyba było wtedy, że jak prowadziliśmy zespół z Krzyśkiem Lipką, i mieliśmy taką serię zwycięstw, chyba dziewięć rzędów pod rząd, żeśmy mecze wygrali. Tam chyba była, wtedy była ta PGNiG była podzielona na grupę niebieską, chyba pomarańczową. i w tej nie, Tylko nie wiem, w którym, na, w którym kolorze żeśmy byli, ale wiem, że w tej grupie coś byli, to zajęliśmy drugie miejsce. Drugie miejsce yy, w połowie sezonu, a w ogólnej tej klasyfikacji tej PGNiGa żeśmy mieli chyba czwarte czy piąte miejsce. Yy, w ogóle o, jako całość jak te tak, dwie, dwie grupy zostały sklejone. A to chyba było jak żeśmy tam walczyli, chyba nie wiem, chyba, Zopołem, chyba z, Opolem. z Opolem i chyba tam wynik taki dość wysoki był, bo gra była y, strasznie szybka, że ledwo traciliśmy bramkę, już żeśmy znawiali tam no. chyba wynik oscylował chyba 42, 40 czy 42, 41, jakoś tak, że wynik był strasznie duży, i, ale też końcówka należała wtedy do nas, y, też rzutem na taśmę rzuciliśmy tą jedną bramkę, jak zawsze, tą, że jedną więcej. No, i wtedy chyba na konferencji to tak yy, powiedziałem. No i ten Mirecki warec dowiedział a ja z 1 października mogę powiedzieć, bo został pan wtedy e, trenerem teoretycznie tymczasowym, trenerem seniorów stali, czyli zespołu, który występuje w Lidze Centralnej. E, w, takiej w takiej sytuacji, gdzie do tego momentu Stal wszystko przegrała w pierwsze mecze sezonu, a od 1 października e, wszystko wygrywa. No, no. Jak doszło do tego? Jakie są kulisy tej historii? Bo mało wiem o tej historii. No cóż, no, nie spodziewałem się z tego, że zostanę w ogóle trenerem tutaj w Stal Mielec Stalmielec. W pewnym momencie zadzwonił trener, prezes, prezes Roman Kowalik i chciał się, chciał się spotkać. No, ja bardzo nie wiedziałem, na jaki temat będziemy rozmawiać, ale, no, ale no, mówię, zawsze można rozmawiać, zawsze można próbować, zawsze można coś, coś robić, no i poszedłem na rozmowę. I trener Kowal, prezes Kowalik, no, Kowalik no, mówi tak, że, no, że tutaj żeby, my, widzi mnie, żeby objąć tam tą pierwszą drużynę ligi centralnej, że na razie to tam my, będzie to tymczasowo, bo tam chce szukać, że szuka jakiegoś tam trenera, ale nie wie, mówi, że jak to tam będzie. No ale no, żeśmy tam porozmawiali, porozmawiali. No, I się zgodziłem, zgodziłem się na to no i cóż no i tam od chyba od wtorku wziąłem przejąłem tą drużynę no co można powiedzieć no dużo no tam jakieś tam sugestie, jakieś tam moje takie wskazania takie jakieś co widziałem z trybun czasami Zasugerowałem chłopakom, że może byśmy to zrobili tak, a nie tak. Wiadomo, że też nie chciałem tego robić. Wszystko, że ja, że ja przychodzę i wszystko jest źle i że ja wszystko zrobię jest dobrze, będzie dobrze. Bo to nie, nie ten tędy droga jest. Wiadomo, że w ciągu tam pięciu dni, no to też trzeba bazować na tym, co oni tam potrafili. Potrafili, no i cóż, no i chłopacy mnie zespół mnie przyjął chyba, nie wiem, no chyba, no okej. Okay że nie było żadnych tam jakichś tam donsów czy coś i faktycznie, żeśmy tam zaczęli trenować, że nam pierwszy trening tam był taki troszeczkę mocniejszy, potem tego, no to widzę, że tam widziałem, że chłopaki tam, no że podmęczone były troszeczkę, no ale, ale powoli, powoli z nimi na mecz, no i mówię, że no, wszystko w waszych rękach jest tutaj na meczu i... Jest pierwszy raz gramy na tych hali tak jakby mecz ligowy no ja mówię, zapiszcie się w historii tutaj że będzie pierwsze zwycięstwo będzie odnotowane że wygrał Handball Mielec na tej hali i tam się w, w kronikach mieleckich pewnie może to kiedyś tam pojawi. No i w mecz uważam, że no był ciężki, bo Warunkami fizycznymi, to Legnica nas troszeczkę powiem, że tak, przewyższała to było z Gdnicą. przewyższała. Mieliśmy rozpracowaną tą legnicę. No, próbowaliśmy to, co było założone robić ze stalową konsekwencją tego. I w pewnym momencie tak wyglądało, że ten mecz był już kontrolowany przez nas, ale potem takie trzy głupie akcje pod koniec pierwszej połowy, co było dla nas plus cztery, trzy tego i się zrobiło chyba, czy dwie akcje, się zrobiło plus dwa. No i była, mówię do chłopaków, no to nie po to te 30 minut, żeby przez takie jakieś głupie, ja se rzucę, ty se rzucisz albo coś, żeby stracić tą przewagę. No i w drugiej połowie, wiadomo, tam Legnica zaczęła, odbiła się troszeczkę, nawet wyszła na prowadzenie, no ale tutaj chłopaki pokazały charakter, pokazali charakter tak, jak powinien wyglądać, jak to i, no i co, no i przechyliśmy szale na nasze zwycięstwo. Na pewno wszyscy się z tego cieszyli, bo to jakieś odbicie i, i że poszło za ciosem, no to chwała im za to. Teraz pytam, e, a nie brakuje Panu na boisku w zespole takich zawodników starszych, doświadczonych, ja bym powiedział chujganów, którzy w takich trudnych momentach po prostu zaczną się bić? Wezmą na siebie zespół, pociągną to na pakiecie. No wiadomo, tutaj jest zespół, jest młody, no ale młodość też, y, musi, muszą się uczyć chłopcy, bo wiadomo, y, nikt za nich nigdy nie będzie y, tego robił. no Tam było chyba, to sobie teraz przypominam, w Wągrowcu było takie zdarzenie, że któryś tam z tych młodszych y, dostał tak, y, tak, no sędzia, no nie widział, dajmy, no nie widział, dostał i... I tak ja tak patrzę, no ale wziął to chyba kowal w swoje ręce za dwie akcje, tak powiem, brzydko oddał tam temu i, i się tak jakby wyrównało, żeby tamci wiedzieli, że też tutaj nie ma prawa czegoś takiego być i trzeba sportowo się zachowywać i, i grać tak, jak przepisy nakazują. To jeszcze, zanim dojdziemy do sytuacji kadrowej, czy ta funkcja trenera jest nadal tymczasowa? A To już pytanie do prezesa, ale no nie wiem. Ale no, na zmiany się nie zanosi? No, raczej no nie słyszałem <grym> nic na tego, no, ale no mówię, to, to jest, nie ode mnie zależy to wszystko. To jaka jest sytuacja kadrowa zespołu, bo mówiło się o kontuzjach na takich kluczowych pozycjach, na kore i rozegraniu. No, w sytuacjach kadrowych, no zawsze się mówi, no, jak mamy siedmiu zawodników, to gramy no, i tyle, bo tak to mówią. No, nie trzeba tutaj szukać też dziury w całym, ale też trzeba zrozumieć, że ci zawodnicy, którzy pracują 60 minut na boisku, no, to ja mówię jak przeciętny, taki, nie wiem, kibic wyjdzie, czy ktoś pobiega 60 minut bez, bez walki, takiej siłowej oczywiście mówię tylko o samym bieganiu. to... To idzie się zabiegać, ja tak mówię zawsze. I dlatego no, dla pełnych szacunek dla tych trzech trzech rozgrywających, co teraz ostatnio żeśmy grali, tylko trzema rozgrywającymi, ewentualnie zmienialiśmy tam ich co jakiś czas do obrony, że wytrzymali te 60 minut i dali to, co najbardziej umieją i co potrafią w, tym, w, tym, w tej grze i co owocowało tymi zwycięstwami, ale też wiadomo, że zmęczenie materiału też nastąpi no i tutaj no, czekamy niechybnie na to, żeby. Te chłopcy po kontuzjach, ci co są, no tam już na, niektórzy są na finiszu, że, że wejdą, zaczną grać, ale wiadomo, że nie wejdą i nie od razu, nie zaczną grać na 100%, czy tam na 200%, tylko będą się musieli powoli troszeczkę wprowadzić, ale ten czas wprowadzania będzie na pewno przyspieszony. Także tutaj no, myślę, że damy, jeszcze wytrzymamy, no, no wiadomo, że najlepiej by było szukać wzmocnienia, no ale prezes też szukamy z prezesem wzmocnienia, no ale na dzień dzisiejszy. Yy, wiadomo, że pieniądz jest, yy, nie można wydawać rozrzutnie, bo to jest yy, rzecz nabyta te, tak samo i yy, zamieniać yy, siek stryja, siekierkę na kijek, no to też nie bardzo. I trzeba, jak kogoś już ściągnąć, to faktycznie, żeby dał tej drużynie yy, jakiś tam yy, ten bodziec i wzmocnił ją, yy, tak żeby było widać. Tak się zdarzyło, że jest miesiąc praktycznie przerwy w rozgrywkach, bo przerwa reprezentacyjna, Stalmierac jeszcze ma pauzę e, ligową, bo tam jest nieparzysta liczba drużyn. Jak ten czas e, spędzacie? To chyba będzie zbawienne w tej sytuacji kadrowej. E, powiem tak, że no, na pewno tutaj na leczeniu tych drobnych urazów, nie mówię o tamtych już kontuzjach, no tutaj w tej, przed tą przerwą dołączył do, do zespołu Łukasz, czy znaczy nie Łukasz, tylko Sopel, bo mi się z tatą pomyliło imię. I no co, no zagrał dobry mecz, tam w Żukowie dał zmianę akurat, no i tak, żeśmy upatrywali to, że, że będzie, będzie, będzie tak jakby takim zmiennikiem, żeby dać któremuś tam chwilę odpocząć, no, ale niefortunnie na treningu skręcił sobie znowu nogę i, i może się wyleczy do tego do meczu tutaj z, z Łodzią. No i tutaj też no, podleczone są kontuzje, no ale tutaj też z jednym zawodnikiem jest nie wiadomo Coś ma jechać na rezonans i sprawdzamy, no niby pierwsze takie wykluczenia, no to są takie pozytywne, że, że to może nie być to, tego, co się można obawiać, że może to być jakieś łagodniejsze, ale, ale dopóki nie będzie tego rezonansu, to nie będziemy wiedzieć, no, no ale jak mówię, no jakby to się okazało, że jest źle, no to wtedy też nie będzie najlepiej, trzeba będzie faktycznie coś szukać już całkiem, bo, 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 bo stan kadrowy jest mały. Trenerze, w tabeli ligi centralnej prowadzi z Wrocław, który nie przegrał dotychczas meczu. Star ma dzisiaj do Śląska 8 punktów straty, jeśli dobrze liczę. Bezpośrednio do Ekstraklasy, czyli organ Superligi, awansuje tylko zwycięzca. A o awansie stai mówiło się przed sezonem. Jak to dzisiaj wygląda? Czy, ten, czy hasło awans obowiązuje, czy hasło cel awans jest aktualny? No fajnie by było, ale no mówimy się tutaj na razie bardziej najbardziej skupiamy tutaj mecz, mecz po meczu. Wiadomo, że trzeba powoli te cegiełki zbierać, wygrywać. Na razie nam się to udaje. I mówię, no nie można też tak od razu powiedzieć, że będziemy awansować, bo, bo ktoś usłyszy i tak dalej. No na pewno chcemy, na pewno chcemy, ale mówię, no te 8 punktów jest. Yy, dość pokaźna zaliczka śląska. No nawet przy, tak abstrahując, licząc szybko, matematycznie, jeżeli byśmy my wygrali wszystko, nawet z tym śląskiem, jakbyśmy wygrali, jakbyśmy się nie potchnęli. A, mówię, a liga centralna jest nieprzewidywalna, bo odległości między klubami są znaczne znaczne, no tak jak było w Wągrowcu, akurat, no, udało się, na znaczy udało się, no zagrali dobry mecz, no, wygrali, kontrolowaliśmy, no, także yy, tutaj nie, nie można powiedzieć, że awans jest na pewno pewny, no, na pewno gdzieś tam w głowie z tyłu siedzi ten, ten awans, ale... Ale mówię, najpierw trzeba cegiełki po kolei zbierać i te punkty tak zwane ciułać, żeby na koniec tabeli było w miarę. A mówię, no, żeby wszystko poszło jeszcze po naszej myśli i te, te kontuzje wreszcie odeszły w niepamięć. I, I żeby to było, ja mówię tak, że trzeba egzorcystę zamówić jakiegoś, żeby, żeby się to nie powtarzało. Bo to mówię tak, jakby te wszystkie kontuzje to obdzieliłby to ze trzy, ze trzy zespoły z tej lidzy centralnej. No to cóż panie trenerze, 18 listopada, 17, nowa hala sportowa w Miercu, e, Star Mierc, Łódź, trzeba no. zaprosić kibiców i dodać czego się spodziewać. No nie no, widzę, serdecznie zapraszam tutaj y, sympatyków piłki ręcznej, kibiców. Wiadomo, że tutaj sport mielecki żyje, znaczy mielec żyje z sportem. Wiadomo, że wszystko idzie, jak idą sukcesy, jest wszystko fajnie, no ale też trzeba wspierać te zespoły, jeżeli tam jest jakaś tam porażka, jakieś wahnięcie. No my się staramy tutaj, żeby było wszystko okej, okay, dobrze. No i mecz jest będzie chyba tam o godzinie 17 sobota. Wszystkich serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo. My również bardzo gorąco zapraszamy na 18 listopada do nowej hali sportowej o 17. Świetna pora, żeby przyjść na serskiego i poczuć te sportowe emocje w wydaniu piłki ręcznej. Pamiętaj, że bardzo gorąco dziękuję za to, że się dzisiaj widzimy i możemy porozmawiać o mleckim szczypiorniaku. Ja również dziękuję. Do zobaczenia 18 listopada i przede wszystkim do sezonu bez kontuzji i bez porażek życzę. No teraz nie podziękuję. Szanowni Państwo, dziękujemy do, za uwagę. Do zobaczenia wkrótce.